Dzień dobry, ja nazywam się Przemek Wąsik i dzisiaj zaprezentuję Państwu linię modelową BMC T kamperów marki Hummer na przykładzie stojących obok mnie modeli BMC T 550 i BMC T 600. Zapraszam na film. Kampery Hummer w linii modelowej BMC T zbudowane są na podwoziu Mercedes Sprinter z dynamicznym 2-litrowym silnikiem o mocy 150 lub 170 koni mechanicznych, a także na ramie SLC. Rama SLC, czyli Super Light Chassis, jest to autorska koncepcja Hummera, dzięki której zyskujemy bardzo obszerną podwójną podłogę o wysokości ponad 30 cm, w której udało się zmieścić m.in. zbiorniki wodne, instalację elektryczną czy ogrzewanie. To wszystko sprawia, że środek ciężkości umiejscowiony jest bardzo nisko, a w połączeniu z oddzielnym zawieszeniem dla każdego z kół, komfort prowadzenia tych pojazdów jest niezwykle wysoki. Porównując te dwa konkretne modele, od razu rzuca nam się w oczy różnica w wyglądzie zewnętrznym frontów szoferek. Wynika ona z obecności w modelu BMC T600 dodatkowego pakietu stylistycznego, w którego w skład wchodzi chromowany grill, zderzak w kolorze nadwozia, a także lampy przeciwmgłowe w technologii LED z funkcją doświetlania zakrętów. Przejdźmy teraz do omówienia elementów zewnętrznych zabudowy. Kampery w linii modelowej BMC T są doskonale przygotowane pod kątem izolacji termicznej. Ściany zabudowy wykonane w technologii PUAL, brak mostków termicznych, a także podwójna podłoga ogrzewana i izolowana zapewniają nam doskonałe warunki zarówno w te najcieplejsze, jak i najzimniejsze dni. Przejdźmy teraz do omówienia zabudowy. Tak jak widzimy, pojazdy w standardzie posiadają okna ramowe. Dalej widzimy miejsce na dwie butle gazowe. Tuż obok znajduje się komin pieca Truma Kombi 6. Warto tutaj nadmienić, że istnieje także możliwość zamówienia takich pojazdów z ogrzewaniem Alde. Natomiast najczęściej wiąże się to z tym, że musimy tutaj zmienić podwozie na takie powyżej 3,5 tony. Dalej widzimy dostęp do schowka w podwójnej podłodze. Jest to schowek bardzo obszerny, tak jak wspominałem, ogrzewany, więc doskonale sprawdzi się na przykład na wyjeździe na narty. Tuż obok wlew zbiornika wody czystej. Tutaj warto nadmienić, że dzięki podwójnej podłodze zyskujemy bardzo duże zbiorniki wodne. Zbiornik na wodę czystą ma pojemność 180 litrów, natomiast zbiornik na wodę szarą 150 litrów. Ogrzewana podwójna podłoga, a więc oba te zbiorniki są izolowane i ogrzewane. Tuż obok bardzo szeroka brama garażowa z dostępem po obu stronach do obszernego garażu z ładownością w standardzie 350 kg, którą dodatkowo możemy wzmocnić, dzięki czemu ładowność zwiększy się do 450 kg. Przejdźmy teraz do tyłu pojazdu. To, co wyróżnia linię modelową BMC T, to charakterystyczny zderzak z lampami w technologii LED, a także w górnej części kamera cofania połączona z systemem multimedialnym Mercedesa. Po prawej stronie pojazdu znajdziemy m.in. przyłącze elektryczne, klapę serwisową toalety chemicznej. Warto tutaj zwrócić uwagę na felgi. W tym przypadku mamy tutaj 16-calowe aluminiowe felgi w kolorze srebrnym. Opcjonalnie możemy zamówić także felgi w kolorze czarnym o tym samym rozmiarze. W gamie znajdziemy też 17-calowe felgi aluminiowe w kolorze srebrnym, natomiast w standardzie będą to felgi 16-calowe stalowe. Będąc przy kolorach, warto nadmienić, że w standardzie zabudowa posiada ściany w kolorze białym,
Opcjonalnie możemy zamówić także srebrny kolor zabudowy. Natomiast jeżeli chodzi o szoferkę, to mamy tutaj dostępnych kilka kolorów z gamy Mercedes-Benz. Teraz zaproszę Państwa do środka wnętrza modelu BMW T600, a następnie przejdziemy do modelu B550, tak żeby przedstawić możliwe warianty wyposażenia wewnętrznego dostępnego w linii modelowej BMW T. Na początku zatrzymajmy się na chwilę przy szoferce Mercedesa. Nowocześnie zaprojektowana deska rozdzielcza, w której centrum znajdziemy doskonale już znany system multimedialny MBUX z ekranem dotykowym o rozdzielczości ponad 10 cali. Multifunkcyjna kierownica z wygodnym dostępem do systemów wspomagających prowadzenie pojazdu. Tutaj również warto nadmienić, że pojazd wyposażony jest w opcjonalną automatyczną 9-stopniową skrzynię biegów. W standardzie w linii modelowej BMW T będzie to skrzynia manualna. Także fotele bardzo komfortowe, zarówno kierowcy jak i pasażera. To wszystko sprawia, że podróżowanie tym pojazdem jest bardzo komfortowe. Linia modelowa BMW T posiada 5 różnych modeli, które różnią się od siebie przede wszystkim długością zewnętrzną, a także układem wnętrza w tylnej części pojazdu. Jeżeli chodzi o salon, zawsze znajdziemy tylną ławkę dwuosobową, fotele kierowcy i pasażera obrotowe, a także w większości modeli dodatkowe siedzisko, w którego miejscu możemy zamontować dodatkowe piąte miejsce do jazdy. W pojazdach w linii modelowej BMW T możemy zamówić opcjonalne, opuszczane elektrycznie łóżko nad salonem. Przejdźmy teraz do tej części pojazdu. Znajduje się tutaj ekran dotykowy systemu Hymer Connect. Jest to system smart home, dzięki któremu zyskujemy dostęp do informacji dotyczących zarówno pojazdu, jak i części mieszkalnej. O tym systemie można byłoby naprawdę długo opowiadać i myślę, że to jest dobry materiał na kolejne odcinki. Obok znajduje się panel cyfrowy ogrzewania Truma Kombi 6. Tak jak już wcześniej wspominałem, możemy ogrzewanie zamienić zarówno na ogrzewanie Alde, a także obecne już ogrzewanie Truma Kombi 6 wzbogacić o dodatkowe grzałki elektryczne. Przechodząc dalej, widzimy kuchnię w planie litery L. Taki moduł kuchenny znajduje się w 4 z 5 dostępnych modeli w linii modelowej BMW T. Wyłącznie w modelu BMW T 580 kuchnia będzie znajdowała się po drugiej stronie. Dalej widzimy lodówkę, w tym przypadku absorpcyjna, czyli zasilana zarówno elektrycznie, jak i gazowo. Bardzo pojemna, jej pojemność to 142 litry. Za tymi drzwiami znajduje się moduł łazienkowy. Jeżeli chodzi o linię modelową BMW T, to w 3 krótszych modelach znajdziemy moduł połączony, gdzie prysznic i toaleta będą w jednym pomieszczeniu. Za każdym razem kabina prysznicowa będzie separowana za pomocą ścianki plexi. Natomiast w modelach T680 oraz T690 będziemy mieli oddzielny prysznic i oddzielną toaletę. Jeżeli chodzi o część sypialną, to w linii modelowej BMW T znajdziemy 3 różne rozwiązania, jeżeli chodzi o układ łóżek. W najkrótszym z dostępnych modeli, czyli T550, do którego przejdziemy za moment, znajdziemy łóżko poprzeczne. W modelach 580, 600 oraz 680 znajdziemy łóżka pojedyncze z możliwością połączenia tych łóżek za pomocą opcjonalnego łącznika. Natomiast w modelu T690 znajdziemy łóżko królewskie. Zatrzymajmy się na chwilę przy jakości wykończenia wnętrza w linii modelowej BMW T. Niewątpliwa dbałość o szczegóły oraz wysokiej jakości materiały świadczą o tym, że jest to kamper klasy premium. Jeżeli chodzi o stylistykę wnętrza, producent daje nam tutaj do wyboru 2 kolory drewna. W tym przypadku mamy kolor ciemniejszy w połączeniu z białymi frontami szafek. A teraz chciałbym zaprosić Państwa do modelu T550, który na pewno przypadnie do gustu osobom, które preferują jaśniejsze wnętrza. Znajdujemy się teraz w modelu BMW T550 i kontynuując temat stylistyki wnętrza, od razu zauważamy, że jest tutaj jaśniej, a to za sprawą jaśniejszego dekoru drewna w połączeniu z białymi matowymi wykończeniami górnych szafek.
Warto tutaj też zwrócić uwagę na okno panoramiczne, które pojawiło się w miejsce opcjonalnie zamawianego, opuszczanego elektrycznie łóżka. To wszystko daje nam naprawdę bardzo dużo światła. Ostatnią rzeczą, którą warto nadmienić przy omawianiu stylistyki wykończenia wnętrza, jest tapicerka. Tutaj producent daje nam do wyboru kilka wariantów kolorystycznych, zarówno jeżeli chodzi o tapicerki materiałowe, jak i połączenie materiału ze skórą. Model BMC T550 to najkrótszy model pojazdu dostępny w linii modelowej BMC T. Charakteryzuje się tym, że jako jedyny posiada łóżko poprzeczne dwuosobowe. A tuż obok łóżka znajdziemy bardzo pojemną szafę na ubrania. Podsumowując, linia modelowa BMC T to niewątpliwie kampery klasy premium. Duża ilość dostępnych układów, a także obszerny katalog opcji dodatkowych sprawiają, że każdy może znaleźć tutaj pojazd idealnie dopasowany do swoich potrzeb. Jeżeli chodzi o ceny tych modeli, zaczynają się one mniej więcej od 115 tysięcy euro brutto, co po przeliczeniu przez aktualny kurs euro stanowi wartość około 500 tysięcy złotych brutto. Oba zaprezentowane modele są dostępne od ręki w naszym salonie przy ulicy Mszczonowskiej w Jankach. Zapraszam także do odwiedzenia naszego drugiego oddziału przy ulicy Myślenickiej w Gaju obok Krakowa, gdzie nasi doradcy chętnie opowiedzą więcej zarówno o tych modelach, jak i wszystkich innych dostępnych aktualnie w naszej ofercie. Tymczasem dziękuję bardzo za poświęcony czas i zapraszam do oglądania następnych materiałów. Do zobaczenia.